Szanowni, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, bez przesady, nie jestem zbawicielem, jestem zwyczajnym, najwybitniejszym politykiem w historii Polski. Witam wszystkich. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Zachód, prawda, próbuje nam wepchnąć swoje święta Halloween czy walentynki, ale my mamy własne polskie święta, takie jak styczniowa miesięcznica, lutowa miesięcznica czy marcowa miesięcznica. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak co miesiąc chciałem z tego miejsca zapewnić Państwa, że jesteśmy coraz bliżej prawdy. Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, ale zachowujemy bezpieczny odstęp. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza miesięcznica jest już przedostatnią. Początkowo plan był taki, żeby grać do końca świata i o jeden dzień dłużej, ale to zajął wredny owsiak. Zatem za miesiąc ostatni raz spotykamy się w tym miejscu. Jako że to będzie ostatnia miesięcznica, to spodziewajcie się Państwo masy atrakcji. Przygotowaliśmy konkursy. Tak, z nagrodami. Tak, będzie wata. Cukrowa. Połykacze mieczów. A Jacek Kurski obiecał nawet Despacito! Będzie! Będzie wasza piosenka, obiecuję. Będą też koszulki z naprasowanką, z naszym hasłem, czyli jesteśmy coraz bliżej prawdy. Znak towarowy zastrzeżony. Jak Państwo widzą, na dzisiejszej miesięcznicy nie ma naszego premiera. Niestety za nie mógł, bo gra w Żyda. To nowa gra naszej dyplomacji. Za każdym razem, jak zagraniczne media piszą źle o Polsce, trzeba walnąć lufę. Aktualnie premier i ministrowie leżą nieprzytomni. Chyba nieprzytomni są też Amerykanie, bo nie chcą wpuścić naszych dyplomatów do Białego Domu i Disneylandu. Nasza odpowiedź będzie stanowcza. Jeżeli oni nas nie wpuszczą do Białego Domu, to my ich nie wpuścimy do Białego Stoku. Tak. Jarosław. Jarosław. Tak. Dotarliśmy, proszę Państwa, do tajnej amerykańskiej notatki, o której tak dużo mówiło się w ostatnim tygodniu. Mam ją tutaj nawet. Napisane jest na niej: na żywo z Warszawy, to jest SNL Polska!